Dzień dobry, ja się nazywam Szymon Gilis. A ja Karolina Nicek. I zapraszamy Państwa do kolejnego odcinka naszego podcastu. Nie wiem, jak to można było nazwać. Wiadomości? To zależy, czy słuchacie, czy oglądacie. Możecie słuchać, możecie oglądać. Dla słuchających jest to podcast, dla oglądających jest to bardzo dynamiczny film z dwoma gadającymi głowami. Dokładnie, a on nazywa się Gil i Lis, albowiem ja się nazywam Gilis, a to jest moja żona Lisek, dlatego dzisiaj będziecie słuchać Gila, no i oczywiście Lisa. Co ty gadasz? A o czym będziemy rozmawiać? W dzisiejszym odcinku zapowiedź, słowiańska melancholia, życie i twórczość Stanisława Jakubowskiego. Serial dokumentalny Słowianie Północy, czyli obce elity w Skandynawii z epoki Wikingów. Premiera książki Święto Rękawki od słowiańskich obrzędów do nowożytnej tradycji. Premiera pierwszego odcinku serialu kulinarno-historycznego Historia Kuchni Polskiej. Dalszy ciąg badań nowo odkrytego grodziska w Lesznie. Kolejny sezon badań projektu Kurhanowisko w Lesie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych. Badania na stanowisku w Lipnikach. Wampirka w końcu z ludzką twarzą. Międzynarodowa konferencja Zrozumieć pogaństwo słowiańskie w czeskiej Pradze. Ósme spotkanie naukowego zespołu badań nad zjawiskiem masowego deponowania dóbr. Potrzebne nowe przestrzenie na wystawę działu archeologicznego Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Powstanie pełnometrażowego filmu dokumentalnego o odkryciach z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego i nowożytnego w Pniu. Będziemy także rozmawiać o 32. odcinku, wydaniu, kolejnym oczywiście, Pisma Gniazdo, który jest czasopismem rodzimowierczym. No ale od czego zaczniemy? Podsumujmy sobie to, co się działo ostatnio. Jesteśmy dosłownie dzień po konwencie kultury rodzimej. Jak to nagrywamy? Sławni. Tak, jak to nagrywamy? Wczoraj była niedziela, nagrywamy to w poniedziałek, dlatego troszeczkę możemy wyglądać niewyraźnie i brzmieć też mało energicznie. No co, dla mnie to był bardzo duży sukces. Bardzo się cieszę, że drugi raz z rzędu, drugi rok z rzędu mieliśmy możliwość być gośćmi Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, że nam muzeum zaufało i mogliśmy zorganizować to wydarzenie. Ale jestem bardzo zmęczona i już mi się chyba nie chce więcej o tym gadać. W sumie chyba tak jak każdy, który uczestniczył albo, nie wiem, aktywnie albo pasywnie przy tym wydarzeniu, to no jest zmęczony, bo jest to ogrom roboty i to nie tylko i wyłącznie na wydarzeniu, ale grubo przed nim. No mieszkam z tobą, więc wiem. No, znasz wszystkie moje wątpienia. Tak. Ale posłuchajcie, no drugi rok konwent działa i ta ilość publiki, która przychodzi na ten konwent, jest coraz większa. Więc no, mi się wydaje, że jest to jednak potrzebne dla całego społeczeństwa. A poznawanie swojej kultury, zwyczaju, wierzeń chociażby przedchrześcijańskich daje dosyć duże ulokowanie siebie samego właśnie w kulturze słowiańskiej, bo ona bez względu na to, w jakim regionie jesteście, to trzon tej kultury jest w was. Wystarczy go poznać i nazwać chyba. Czyli po prostu chodzi o tożsamość. Tak. Utożsamianie się. Patriotycznie można powiedzieć, że tożsamość narodowa. No, chociaż albo to jest etniczna. Ponadnarodowa, etniczna. Tak. Bo Słowianie to nie tylko i wyłącznie Polacy. A skoro już przy kulturze jesteśmy i przy festiwalach, to warto dodać, że elementem kultury jest muzyka, o czym pewnie wiecie. I już w tym miejscu możemy Was zaprosić 16-18 sierpnia do Sosnowca na 3-dniowy festiwal Reakcja Słowiańska. Tak, Szymon jest w koszulce Reakcji, ja jestem w koszulce Sławni. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy kanapowo bardzo, dlatego że już mamy troszeczkę, powiedzmy, nurt kanapowy po tym całym intensywnym weekendzie. Ale wracając do tematu, przygotowaliśmy dla Was 10 koncertów zespołów, tak, które inspirują się słowiańszczyzną. Są klimaty bardziej folk i bardziej idące w kierunku tradycyjnym, tak bym to nazwała. I są takie, które troszeczkę miksują z nurtami rockowymi, metalowymi.
No i Chyba też tak. jest to wszystko podzielone, bo pamiętajcie o tym, że festiwal trwa 3 dni od piątku do niedzieli, czyli pomiędzy 16 a 18 sierpnia tego roku w Sosnowcu w parku imienia Jacka Kuronia, czyli na tak zwanej muszelce. Ogólnie rzecz biorąc, to zapraszamy wszystkich po kolei, jak tylko i wyłącznie leci. Ten festiwal jest darmowy dla wszystkich, no bo uważam, że to powinno być wręcz darmowe. I nurty muzyczne, które tam się pojawią, są podzielone na te 3 dni. Pierwszy dzień w piątek będziecie mieli właśnie taką bardziej melodyczną opokę folkowości, przepiękną, okraszoną. Nie powiem jeszcze jakiej zespoły, ale będzie nawet bałkańsko, więc no, powiem wam, że będzie przyprawione niesamowicie ostrymi przyprawami, bym powiedział. Sobota to będzie bardziej rock metal, czyli ostro. A niedziela dla tych, którzy potrzebują troszeczkę bardziej spokoju, to taki delikatny folk. Ale co do zespołów, w przyszłości za niedługo się dowiecie. Ja powiedziałabym, że niedziela to będzie taki faktycznie delikatny folk. Tak, bo jest jeden zespół, który ma odsłonę metalową i odsłonę folkową i oni będą tam folkowo grali. Okay. Ale już możecie się dowiedzieć, który to jest zespół. Jak zgadniecie, możecie napiszcie to w komentarzu. Może potwierdzę. ale co, no prace są w dalszym ciągu, bardzo zaawansowane, już prawie, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Sierpień może dla was jest daleko, dla nas już jest bardzo blisko, bo już myślimy o nim niesamowicie. I też czeka nas kolosalna ilość pracy przy tym, nie? Tak. No. Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenie już zostało uruchomione. Zaktualizowaliśmy też tegoroczną grafikę, więc możecie śmiało szukać na Facebooku Reakcja Słowiańska. Tak samo za chwilę zostanie uruchomiony Instagram. Dodawajcie się, klikajcie w wydarzenie, żebyśmy wiedzieli, jaki jest odbiór i mniej więcej ile ludzi się spodziewać. No mamy nadzieję, że też, jak w przypadku Konwentu Sławni, zwiększymy ilość również na Reakcji Słowiańskiej tak. gości. Ale tutaj też trzeba wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu. Nie traktujmy go jako festiwal, traktujmy go jako święto rodzimowiercze słowiańskie. I to jest święto Stado, które oprócz mnie jeszcze dwoje innych ludzi organizuje, plus sztab niesamowicie gigantyczny ludzi. Jest to święto Stado, które jest świętem ogólnopolskich wszystkich rodzimowierców i wszyscy rodzimowiercy są oczywiście na niego zaproszeni serdecznie. Bo oprócz rzeczy obrzędowych, które będą się tam działy, czyli przywołanie rusałek, czy złożenie ofiar parze boskiej, która się pojawi na swojej własnej swadźbie, w sumie weselu można by było powiedzieć, no to wieczorem w sobotę będziemy mieli wielką, niesamowicie gigantyczną, no i oczywiście hałaśliwą biesiadę, która będzie okraszona niesamowitym zespołem Dunajowi, to jest część południowa, bym powiedział, tego zespołu. I oni także okraszą tą całą biesiadę fantastyczną, niesamowicie ludową muzyką. Ich próbka jest na wydarzeniu Święta Stado, więc możecie sobie odsłuchać, jak to będzie brzmiało, a będzie brzmiało niesamowicie. Więc rejestrujcie się, zapraszajcie swoich znajomych i pamiętajcie, że rejestracja już za niedługo się kończy, więc pospieszcie się. Tak, bo rejestracja trwa do 5 maja. Do 5 maja, do 5 maja tylko i wyłącznie, więc starajcie się jak najszybciej to zrobić. A w ogóle kiedy nasz film się ukaże? Chyba w tym czasie. No to jeżeli się ukazał po, no to trudno. Okej, kolejny temat i teraz właśnie przechodzimy do wydarzeń z minionego miesiąca. Zapowiedź Słowiańska Melancholia, życie i twórczość Stanisława Jakubowskiego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało środki fundacji, która będzie wydawała monografię o właśnie tym tytule, poświęconą życiu i twórczości Stanisława Jakubowskiego. Stanisława Jakubowskiego najłatwiej chyba skojarzyć z jego Drzeworytów. Tak, bo one się pojawiły w paru książkach i tam są motywy takie iście słowiańskie. Pojawia się tam chyba jako jedno z niewielu takich malunków, bo nie wiem, czy drzeworyt można powiedzieć, że to jest coś... Drzeworyt? Nie, to jest tak jak ryno... No ja wiem, co to jest, tylko że to jest, no to się odbija. Ogólnie rzecz biorąc, czerpał wiedzę z bardzo różnych źródeł pisanych, z kronik, z bajek ludowych, z folkloru i tak dalej, i tak dalej. A samą informację o tym, że taka monografia ma potencjał się ukazać, udostępnił archeolog Leszek Gardeła i pana Leszka możecie kojarzyć z chociażby książki, którą opublikował, Magia Kobiety i Śmierć. Ona została wydana przez wydawnictwo Triglav. I skoro już jesteśmy przy Triglavie i przy Leszku Gardele, to warto dodać,
że pojawia się serial dokumentalny Słowianie na północy, obce elity w Skandynawii z epoki Wikingów. I właśnie od 2 kwietnia rozpoczęły się zdjęcia tak jest. Do 8-odcinkowego filmu dokumentalnego. Ja już tam sobie zaczęłam oglądać ich Facebooka, co się tam dzieje. Właśnie widziałam, że między innymi drużyna Grodu Trzygłowa została zaangażowana. Też mi się tak wydaje, bo jeżeli ktoś pisze o Słowiańszczyźnie Północnej, to musiał tutaj Triglav w tym mieszać swoje palce, bo no tak, oni są z północy. Tak, ale poza tym jako tak duża grupa i tak doświadczona grupa no. też w zakresie filmowym, nic dziwnego, że właśnie się pojawi. Warto tutaj dodać, że temat, poprzez który, o którym będzie opowiadać serial, dotyczy między innymi kluczowych ośrodków władzy pierwszych piastów. Natomiast, i będzie dostępny jeszcze na stronach Gerda Henkel Stiftung. Stiftung, tak. Nie wiem, co to znaczy, prawdopodobnie coś w językach jakichkolwiek skandynawskich. Ale co, no udostępnimy oczywiście linka do tego, żeby ludzie mogli sobie sprawdzić to i zobaczyć ten serial. No a sama drużyna Triglava naprawdę znana jest z wielu produkcji i chwała im za to, bo no, promują Słowiańszczyznę w najlepszym możliwym wydaniu, prawda? Natomiast mamy tutaj premierę książki Święto Rękawki od słowiańskich obrzędów do nowożytnej tradycji Ewy Kubicy Kabacińskiej. Ciekawa według mnie pozycja, ponieważ Święto Rękawki już od długiego czasu w Krakowie występuje jako święto nowożytne. Mało kto niestety wspomina, szczególnie z rodowitych krakowian, że to jest święto na cześć zmarłych. Prawda? Warto jeszcze dodać, że pani Ewa Kubica Kabacińska jest archeologiem, pracownikiem naukowym Muzeum Archeologicznego w Krakowie, więc to nie jest po prostu jakaś osoba z przypadku, która taką książkę wydaje. Pojawił się między innymi podcast, chyba to się nazywa Pod Górze w Kulturze. Tak się chyba nazywa cykl podcastów. Będziecie mogli usłyszeć między innymi właśnie w tym nagraniu odsłuchać wywiadu z panią Ewą, dowiedzieć się co nieco więcej na temat samej książki. Książka będzie dostępna stacjonarnie do zakupu w punkcie informacyjnym Centrum Kultury Podgórza lub przez stronę internetową Księgarni Akademickiej. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Ja sama na Święcie Rękawki jeszcze nie byłam, ale mam nadzieję, że ja byłem nieraz i powiem Wam, że naprawdę warto. W tym roku pogoda bardzo mnie dopisała, bo wiem, że było zimno wiecznie i padało, więc ludzie niezbyt byli z tego szczęśliwi, ale myślę, że jeżeli będziecie gdzieś przejazdem z daleka, bądź na przykład gdzieś w pobliżu mieszkacie, warto chociażby nawet nie na same Święto Rękawki, ale przejechać się na Kopiec i zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda, bo jest pięknie po prostu, prawda? Nie wiem, nie byłam. Byłam na tym drugim. A ile studiowałaś w Krakowie? Długo. No, ci, co mają najbliżej. Co najmniej na jeden rok za długo. A tutaj jest temat, który mnie bardzo interesuje, ponieważ 7 kwietnia była premiera pierwszego odcinka serialu kulinarno-historycznego Historia Kuchni Polskiej. Ten, kto mnie zna, wie, że ja bardzo lubię jeść różnego rodzaju potrawy i to właśnie jest taką ucieleśnieniem moich chęci poznawczych, jeżeli chodzi o samo jedzenie, bo kulinarność też jest pewnego rodzaju spuścizną naszej kultury i no, przejawia się to w różnego rodzaju smakach, fakturach, co nam smakuje, co ładnie wygląda i co ładnie pachnie, prawda? Prawda. No prawda. No tak, ty nie masz nic do powiedzenia. Nie, no bo ty mnie coś pytasz, no. Pytasz mnie, prawda? No. Odpowiadam, prawda. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Te spotkania, te nagrywki są prowadzone przez profesora Jarosława Dumanowskiego, którego między innymi moglibyście odsłuchać sobie, albo odsłuchaliście już w Radio Naukowym. Pojawił się w kontekście kuchni staropolskiej. Bardzo Wam polecam. Ten podcast jest naprawdę rewelacyjny, a oprócz niego występuje kucharz-rekonstruktor Maciej Nowicki i sięgają oni po receptury z dawnych ksiąg kulinarnych. Nie miałam jeszcze okazji obejrzeć niestety tych odcinków, więc ciężko mi powiedzieć, czy oni gotują, czy tylko dyskutują na ten temat. Natomiast Wy możecie, serial jest dostępny na TVP VOD. Będziecie mieć oczywiście link pod tym filmem. Dokładnie. I kolejny temat to dalszy ciąg badań nowo odkrytego grodziska w Lesznie, o którym opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Była tam taka sytuacja, że podczas badań magnetometrycznych odkryto fragment
przypominający koło, kształt kulisty, i zidentyfikowano to jako potencjalne grodzisko. Natomiast ze względu na to, że nie była możliwość wejścia na sąsiadującą działkę, udało się tylko i wyłącznie zrobić badania jednej części tego grodziska. No i teraz pojawiają się dodatkowe informacje, ponieważ znalezisko to rzuca całkiem nowe spojrzenie na początki Leszna, a nawet legendę o woju w Jeniawie. Szczerze powiedziawszy, legendy tej nie znam, natomiast mamy tutaj dopisek, że o woju w Jeniawie, Czechu, który obronił księcia Mieszka przed potężnym Turem. Samo grodzisko wymaga jeszcze dodatkowych badań. No to se jeszcze poczeka. Ale z badaniami to, no właśnie, kolejna rzecz, bo mamy kolejny sezon badań projektu Kurhanowisko w lesie, już trzeci sezon, tak szczerze mówiąc. I to jest stanowisko w miejscowości Nowy Chorów, województwo pomorskie, w niedużym lesie. Tam jest 16 kurhanów, które są podzielone na dwie części, wschodnia i zachodnia. W zachodniej jest skupisko 10 kurhanów, a w mniejszej wschodniej jest 6. I to są kurhany takie o podstawie kwadratu, więc no dosyć specyficzne one są. One się nazywają jak? Orzeszkowo, typ Orzeszkowo. Tak, Orzeszkowo. A termin pochodzi od miejscowości Orzeszkowie w powiecie łobeskim, badanym w 1921 roku. I samo to stanowisko datowane jest na około IX wiek. Już podczas teraz prowadzonych prac odkryto nowy, niezinwentaryzowany dotychczas kurhan. Natomiast jeżeli dobrze zrozumiałam i dobrze wyczytałam też dodatkowe informacje, to nie jest to do końca taki kurhan, że jest usypany, tylko po prostu no nie ma tego usypiska jest takiego. Zrównany z ziemią zrównany, po prostu, znaleźli jego oni podstawy. Oni po prostu nazwali to w cudzysłowie kurhan. Ale oprócz tego właśnie na stronie, na Facebooku Kurhanowisko w lesie znajdziecie dokładny opis tego, co odkryto i co znaleziono i jak określa się kształt i nie tylko kształt kurhanów, które teraz rozpoczęły się badania nad nimi. Są niezwykle ciekawe, dlatego że między innymi w jednym z nich znaleziono nóż żelazny z pochewką skórzaną, który się zachował. Wiecie co, no w IX wieku żelazo nie było zbytnio tak dostępne dla każdego po kolei. To było bardzo drogie, więc jeżeli ktoś znalazł nóż żelazny, no to coś to może znaczyć, więc czekamy tylko i wyłącznie na wyniki badań. Kolejny temat. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzuciło hajsem. No właśnie chciałam to samo powiedzieć, że poszły pieniążki. Dokładnie. Ochrona tak. Zabytków archeologicznych. I powiem wam szczerze mówiąc, że wspaniale, że w ogóle są środki na to, żeby wspierać w ten sposób różnego rodzaju projekty archeologiczne. Aczkolwiek też jak tak sobie pomyślę, że przyznaje się, no ile tutaj, najwyższa nagroda to jest 152 tysiące. 100 tysięcy. Nie, to jest tutaj i tutaj. To jest dwa projekty. No najwięcej dostało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu właśnie. I to jest na dwa projekty, czyli dostali w sumie 152 tysiące złotych. To jest informacja publiczna, więc... Czy to jest dużo? Nie. Nie wydaje się, żeby to było dużo, więc jest to troszkę przykre. No tak jakby patrząc z perspektywy chociażby festiwali, tego ile potrafią kosztować festiwale. To nie jest dużo na ochronę zabytków archeologicznych. Albo wam udostępnimy tą listę, albo w sumie możemy szybciutko przeczytać. To jest tak, kto dostał... Muzeum Archeologiczne w Poznaniu na realizację Haławy, stanowisko 15. Później Neolit nad Środkową Wartą. Później Fundacja Monumenta Archeologica Barbarica na projekt Raczkowice, największe cmentarzysko kultury przeworskiej w Międzyrzeczu, Warty i Pilicy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na realizację projektu Osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Markowicach na Kujawach. Uniwersytet Warszawski na średniowieczne cmentarzyska kurhanowe północno-zachodniej Białorusi, opracowanie znalezisk ze zbiorów PMA w Warszawie. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu na publikację wyników badań skandynawskiej osady w Janowie Pomorskim w ramach cyklu Studia nad Truso, tom 5. Tak, te informacje możecie sobie dokładnie wyczytać na stronie naukawpolsce.pl.
Więc jeżeli jesteście ciekawi, ile dany projekt otrzymał pieniędzy, tak jak Szymon powiedział, to są informacje publiczne, więc możecie śmiało sięgać po nie. No i co? Kolejny temat to są badania na stanowisku w Lipnikach w województwie podlaskim. To jest bardzo krótka informacja, wiele nie mamy. Celem badań jest dalsza weryfikacja kontekstu odkrycia naczyń typu praskiego, które mogą być związane z początkami osadnictwa słowiańskiego. Będziecie mieli po prostu link do profilu, który udostępnił tą informację. Może wam się uda coś więcej odkryć. My mamy tylko tyle. To co, wampirki z ludzką twarzą teraz idą? To jest bardzo Oscar ciekawe. Nilsson. To jest bardzo ciekawy temat. Tak. Oscar Nilsson, pochodzący ze Szwecji, rzeźbiarz i archeolog, postanowił zrekonstruować twarz kobiety, tak zwanej wampirki. Kobieta została odkryta w grobie i mniej więcej prawdopodobnie żyła w XVII wieku. Miała od 18 do 20 lat i około 160 cm wzrostu, ale nie to jest charakterystyczne i najważniejsze. Dlaczego ona jest wampirką? Dlatego, że pochówek był bardzo nietypowy. W ramach tego pochówku znaleziono przy jej palcu u nogi trójkątną kutkę, a w sumie nie przy palcu, tylko na palcu u nogi, oraz sierp przy szyi. To odkrycie zostało dokonane w 2022 roku przez archeologów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I co? I po prostu teraz Oscar Nilsson chce dowiedzieć się, kim była i jak wyglądała właśnie ta wampirka. No, ciekawą rzeczą jest tutaj to, że w momencie, jak ją oni odkryli, to już twierdzą o tym, że to była kobieta, która nie była niedożywiona, więc możliwe, że miała jakieś schorzenie, które świadczyło o tym, że ludzie, którzy ją gdzieś tam otaczali, mówili, że to jest wampirka. Nie wiem, progeria albo coś takiego, bo progeria często była uważana za wampirstwo. No ciekawe jest to i zobaczymy, może coś powiedzieć. Ale wiesz co, wydaje mi się, że raczej to by szybciej, jakby skoro mają możliwość odtwarzać twarz, to chyba wiedzieliby już teraz na tym etapie, co było nietypowe z jej, nie wiem, wyglądem. Ale wiadomo, że poszły już do badania próbki genetyczne. Więc może genetyka na to odpowie jakąś ciekawą. No ogólnie rzecz biorąc, to na portalu umk.pl będziecie mieli tą informację, a link do tego na pewno udostępnimy, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Kolejny temat to jest międzynarodowa konferencja o kontrowersyjnym tytule Zrozumieć pogaństwo słowiańskie w czeskiej Pradze. Tak, ale nie musicie jechać do czeskiej Pradze, bo ta konferencja będzie za darmo publikowana na Zoomie, więc będziecie mogli się dołączyć do całej tej prelekcji, do całej tej konferencji i posłuchać o czymś, co nas bardzo też ciekawi w dalszym ciągu, żeby zrozumieć naszych prastarych przodków, a jednocześnie dowiedzieć się czegoś nowego, ponieważ ludzie, którzy tam będą na tej konferencji, to są naprawdę sławy nie tylko i wyłącznie w Polsce i możemy wymienić, kto to jest, prawda? Na przykład taki Leszek Słupecki, Stanisław Rosik, Leszek Gardeła, który już trzeci raz dzisiaj został wymieniany, więc to musi być naprawdę sława. Kamil Kajkowski i Paweł Szczepanik także są znani wśród słowianofilów, rodzimowierców, rodzimokulturowców i tak dalej, rodzimofili. Możliwości są dosyć spore, jeżeli chodzi o to. A dlaczego w ogóle ta konferencja ma miejsce? Ona się wiąże z tegoroczną 900. rocznicą pierwszej podróży misyjnej od Bamberskiego na Pomorze, gdzie miał spotkanie z pomorskimi poganami. A Pomorzanie potrafili zrobić dużo kuku, więc no, mogła być ciekawa ta wyprawa i taka właśnie ona też była. Kolejny temat to 8. spotkanie naukowego zespołu badań nad zjawiskiem masowego deponowania dóbr. Tak, czyli tak zwane skarby. Bo naukowcy potrafią to napisać w troszeczkę inny sposób, ale oni poszukują skarbów i tak też właśnie to będzie mówione. 17 maja 2024 roku będziecie mogli wziąć udział w otwartym spotkaniu o charakterze otwartym, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ulica Szosa Bydgoska 44/48. Zapraszamy serdecznie. I są też tam ludzie, którzy są wielu słowianofilom znani, chociażby Paweł Szczepanik, prawda?
znany i lubiany przez wszystkich, a większość innych naukowców też tam będzie, czyli Chudziak, Bednarczyk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam serdecznie, oczywiście link do tego udostępnimy. Okazuje się, że muzeum, a raczej działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaczyna brakować miejsca. Sprawę zaczęła nagłaśniać TVP Białystok. Okazuje się, że po prostu ilość eksponatów, które posiada oddział archeologii Muzeum jest gigantyczna. Jest tak duża, że po prostu one się nie mieszczą i no, wędrują, że tak powiem, w cudzysłowie, do kartonów, do ciemnego magazynu. I zaczyna się pojawiać temat tego, aby stworzyć Podlaskie Muzeum Archeologiczne. Tak, ale w czym jest tutaj problem? Bo jeżeli chodzi o wystawę stałą na temat pradziejów Białostoczyzny i okolic, to ostatnia taka była 30 lat temu. No, proszę Państwa, jest 2024 rok, więc nie trudno pomylić, raczej policzyć. To jest 1994 rok, ostatni raz. Więc fajnie by było, żeby białostoczanie mieli też możliwość poznania pradziejów w swojej okolicy i mam nadzieję, że takie coś powstanie i będzie ona na stałe w mieście Białystok do zwiedzania. Tym bardziej, że tam troszeczkę jest do oglądania. No nie tylko Słowianie, ale także Jadźwigowie, prawda? A kolejny temat to powstanie pełnometrażowego filmu dokumentalnego o odkryciach cmentarzyska wczesnośredniowiecznego i nowożytnego w Pniu. Jest to film pełnometrażowy, który ukaże się z końcem sierpnia 2024 roku, więc naprawdę jest zabójcze tempo. I dotyczy ono historii tego, jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika znowu wykonywał badania w pobliżu grodziska stanowiącym pozostałość po wczesnośredniowiecznym grodzie oraz po XV-wiecznym dworze krzyżackiego prokuratora i tam znaleziono ludzkie kości. Tak. Jak zrobili badania, to okazało się, że mają do czynienia z dwoma cmentarzyskami. Z cmentarzyskiem wczesnośredniowiecznym i z cmentarzyskiem nowożytnim. I właśnie o tym powstaje film dokumentalny. O tak. Całej historii badań. Tak, i po dzisiejszym odcinku Gil-Gilis twierdzę, że pamiętajcie, jak Uniwersytet Adama Mikołaja Kopernika bierze się za coś, to wiecie, że coś się dzieje. To wiedz, że coś się dzieje. Coś się dzieje, bo to nie pierwszy raz. Ale proszę Państwa, kolejny numer gniazda, 32 numer gniazda już powstał dosłownie kilka dni temu. Zakupiłem sobie ten numer. A nie będziemy omawiać wszystkiego, co się tam dzieje, ale warto go kupić, ponieważ jest to czasopismo nie tylko i wyłącznie dla rodzimowierców, ale także rodzimokulturowców. I to by było tyle informacji, jeżeli chodzi o miniony miesiąc. Dokładnie. W tej chwili czas jest taki, bo już za chwileczkę Noce Kupały, więc szukajcie wydarzeń Noc Kupały u rodzimowierców ze swojego regionu. Ja osobiście też zapraszam do Chramu Mir, bo sam jestem w Chramie Mir. I szukajcie oczywiście gniazd Miru, bo nie tylko i wyłącznie w Dąbrowej Górniczej istnieje Chram Mir, ale także Kraków, Mielec, Tarnów, Lublin, Wyszków i coś jeszcze? Dąbrowa Górnicza. O tej zapomniałeś. Więc poszukajcie i szukajcie w swoich okręgach, bo Noc Kupały się zbliża, więc warto by było się połączyć z dużą ilością ludzi. No i dzisiejszy odcinek naszego kanapowego gadania do Was już się prawie zakończył. Bo w sumie powinniśmy to zrobić na samym początku, że informacje zebrał Karol Grabowski, nasz niezawodny kolega z ISAP-u, a montaż przeprowadzi tym razem Kamil Widuch. I zapraszamy właśnie do Kamila Widucha na profil facebookowy, dlatego że jest również fotografem i wykonuje przepiękne sesje, tak jest. Między innymi podczas słowiańskich wesel, powiedzmy, że nazwijmy to swadźb, chociaż swadźba to jest cały okres tak, od narzeczeństwa tak, do tak. O czym możecie się dowiedzieć na ISAP-ie, nie? Tak, z artykułów Agi Podemskiej, znowu z Dokładnie. Fundacji Podkoziołek. No, tak jest, pełna reklama, tak. Przepraszamy Was, że troszeczkę jesteśmy tacy zmarnowani, ale no naprawdę te dwa dni ostatnie były niezwykle intensywne. Co złego, to nie my. A ja jeszcze mam pytanie do Was. Tak wpadłam na pomysł.
Może chcecie, żebyśmy zrobili troszkę prześmiewczy kącik turbo lechicki? Wtedy ukażą się tutaj z tyłu za nami lechici na dinozaurach. Tak. Dajcie nam znać w komentarzu, czy coś takiego by wam odpowiadało. Na pewno będziemy wspominać niektóre nazwiska z turbo lechickiego panteonu. Nie wiem, czy autorów. Chcesz wspominać ja chcę, ja chcę i to zrobię. Znajdź dobrego prawnika. Napiszcie też o tym, czy wolicie taki outfit, czy mam się ubierać w koszulę. No właśnie, tak. Czy mamy się dla was stroić, czy mamy się dla was nie stroić? Czy chcecie, żebyśmy wrócili z powrotem do stołu? Tak, bo zmieniliśmy lokalizację, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, opowiadajcie nam, co lubicie, czego nie lubicie, co potrzebujecie, a czego nie. Ale jak na wszyscy youtuberzy, trzeba powiedzieć na samym końcu. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja. Koniecznie. Dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie Szymon się. Szymon Gilis. Karolina Lisek. Dziękujemy.